Sobótka, rozpusta, jagody. Upalne lato nie wyszło z mody. Złote pola, zielone lasy. Wybieram się na wczasy. Dary z nieba, żniwa, chleba. Wakacyjna miłość zbyt krótka, lecz piękna. Przez cały rok będziemy o niej pamiętać. Jesień. Strojna, złote i barwne kolory. Cisza w domu. Dzieci poszły do szkoły. Zakwitł los, grzybów moc. Zapalamy znicze na grobach i jest smutno, że najdroższych już nie ma wśród nas. 11 listopada Polska z grobu zmartwychwstała. Proszę Państwa, policzyłem. Dzisiaj mija 29 dzień jesieni. Czy Państwo pamiętacie tegoroczne lato? Proszę, przypomnijcie sobie radosne chwile, które podczas lata przeżyliście. Czy jest Wam smutno, że lato się skończyło? Nie. Tak. Dlatego zaśpiewam piosenkę, bo mnie jest szkoda lata.
Najpiękniejsza z nich, ona, złotem świat przyprószyła, na koncert ptasi zaprosiła. A one śpiewają jak natchnione. Niedoścignieni artyści przylecieli w gości. Zostańcie u nas dłużej, z wami żyje się piękniej. A ziemia właśnie zakwita wszystkimi kolorami świata. Choć powoli i nieśmiało, świeżością powiało i zapachniało, bo taka właśnie jest wiosna, pora roku radosna. I na zakończenie naszego programu wystąpi z autorską piosenką Teresa Rivera. Proszę Państwa, codziennie wieczorem dziękuję Panu Bogu za tyle rzeczy. Jest tego naprawdę dużo, za każdy dzień. Ale ta piosenka moja ma szerszy wymiar.
Są w życiu chwile dobre i złe. Raz świeci słońce, raz leje deszcz. Gdy chcesz przed siebie szczęśliwie iść, zamiast narzekać, podziękuj dziś. Dziękuję za drobne losy, kwiat, won, barwne motyle, pomocną dłoń. Nad czyną miłość, muzyki i czar, uśmiechy losu, porażki smak. Za piękno świata, które nas otacza, szelest liści, szum wiatru i ptaków śpiew. Jesienną zadumę, ciepły barwy lata, pogodę ducha, dobre myśli bieg. Uśmiechy losu, porażki smak. Za życie w bardzo ciekawych czasach człowiek na księżycu postawił stopy swe. Polak papieżem przez długie lata, przełom wieków i milenium za nami też. Uśmiechy losu, porażki smak. Za to, że mieszkam w kraju nad Wisłą, mam tu swój własny kawałek nieba. Mogę być sobą, cieszyć się życiem, czuć smak i zapach polskiego chleba. Dziękuję za drobne losy, barwne motyle, pomocną dłoń. Nad czyną miłość, muzyki czar, uśmiechy losu, porażki smak. Za drobne losy, kwiat, woń, barwne motyle, pomocną dłoń. Nad czyną miłość, muzyki czar, uśmiechy losu, porażki smak. Dziękuję. A my wszyscy, cały nasz zespół, dziękujemy Państwu za brawa, za skupienie, za życzliwą uwagę. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Gorąco brawa, drodzy Państwo. Ja mam taką prośbę, czy mogę Was, artyści, tu bliżej zaprosić do przodu na scenę. Gorące brawa jeszcze proszę dla całej wspaniałej ekipy. Krystyna, Teresa, Barbara, Bogna, Krystyna, Grażyna, Julian, Krystyna oraz Mariusz. Pan Mariuszu, gdzie jest Pan Mariusz Olesa? Panie Mariuszu, prosimy Pana oczywiście. Zapraszam Państwa do przodu. Panie Julianie, Pani Basiu, śmiało tutaj proszę podejść i wspaniała akompaniator Mariusz Oleksa. Gorące brawa jeszcze raz dla cudownego kwiatu miechowskiej poezji. Drodzy Państwo, dla mnie to na polonisty, to jest miód na serce i apeluję, żeby nie pisać tylko do szuflady, moi drodzy Panie i Panowie, tylko może spróbować gdzieś wydać swoje wiersze. Co Wy na to? Są takie plany, Pani Krysiu? Są takie plany. Gorące brawa jeszcze raz serdecznie. Gratulujemy. I bardzo, bardzo gorąco dziękujemy Państwu za ten blok poetycko-literacki prowadzony przez panią wspaniałą konferencję, panią Krystynę Gabrat. Bardzo nam miło. I bardzo, bardzo gorąco gratulujemy i dziękujemy. Państwa zapraszam, poeci, do zajęcia miejsc na widowni i do śledzenia dalszego programu Jesieni Poetyckiej, ponieważ, drodzy Państwo, jesteśmy no mniej więcej dopiero na półmetku. Myślę, że wszyscy już są wprowadzeni w ten wspaniały, nostalgiczny, jesienny nastrój. Podtrzyma go teraz wspaniała wokalistka Amelia Gajda. Zapraszam Cię, Amelio, tutaj na scenę. Przywitajmy Amelię gorącymi brawami. Szanowni Państwo,
16-letnia, jest podopieczną Centrum Wokalnego Katarzyny Kornaś, tutaj przy Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Pochodzi z Hasznicy, ale reprezentuje ziemię miechowską między innymi. Za to gorące brawa dla Emelii. Jeszcze raz, drodzy Państwo. Pod okiem i uchem pani Kasi Kornaś rozwija swój ogromny talent muzyczny, a jak duży jest ten talent, to za chwilę Państwo będziecie mieli okazję się przekonać. Dzisiaj w recitalu, krótkim recitalu muzycznym, Amelia przygotowała dla nas 6 utworów. Klimatem chyba powiązanych z taką jesienną nostalgią, prawda? Więc wybór repertuaru, drodzy Państwo, nie jest przypadkowy w przypadku Amelii. A akompaniować będzie jej oczywiście opiekun muzyczny i instruktor pani Katarzyna Kornaś. Więc witamy również gorąco panią Kasię Kornaś gorącymi brawami jako opiekun. Życie.
Nie graj ci na siłę, mało ci za to świat dam.